Dzień dobry, witam Was w ten piękny poniedziałek. Jest 5 rano, a my ruszamy do Dubrownika. Także jedziemy. Wygląda, że zbliżamy się do mostu. Nówka Sztuka, miesiąc temu otwarty. No i jedziemy. Dotarliśmy już do Dubrownika. Idziemy trochę pozwiedzać góry. Jesteśmy na murach, zobaczcie, jak fajnie. Z fajnych rzeczy jest to, że jest jeszcze wcześniej rano i jest tutaj stosunkowo mało ludzi, więc można spokojnie chodzić sobie po tych murach. Może to zabrzmi dziwnie, ale tutaj na tym starym mieście przy tych murach mieszkają ludzie, normalnie mieszkają. Wisi pranie, są ogródki.
Jest tak totalnie gorąco, że żeby nie dostać udaru, trzeba założyć na takich murach jakieś kapelusze. O, w końcu cień i chłodzik.
na wejście na tą wieżę jest odrobinkę stroma. Jak jest? No super, jest rewelacja. Rewelacja. Jeszcze więcej schodów, ale już na szczęście dochodzimy do wyjścia. No i pójdziemy już pochodzić po samym mieście. Powinien być cień, powinno być chłodniej. No fajnie, chłodno teraz. Jeszcze jeden, może dwa przystanki, bo dziewczyny chcą jakieś lody. Idziemy zobaczyć takie historyczne schody, na których nagrywamy była Gra o Tron. No i będziemy wracać z Dubrownika do domu. Mam tutaj kogoś, bohatera drugiego planu. I zjechaliśmy, właściwie zeszliśmy sobie po schodach, po których Cersei chodziła tutaj po Dubrowniku na Golas. Jak byliśmy tutaj rano, to było puściutko. Teraz ciężko przejść taki tłum, że warto przyjeżdżać do Dubrownika tak koło 8, kiedy otwierają te mury. A my wracamy do samochodu i jedziemy dalej.
widzicie, jesteśmy w domu, obiadek, drzemeczka. Powiem wam, że po tych trzech dniach wojaży bolą maksymalnie łydy odchodzenia. Także odpoczynek, regeneracja. Z wami zobaczę się następnym razem w następnym odcinku. Na razie, pa!